To na coś cudo jest. Fajnie, że ty tego nie oglądałeś. Nie wiem. Chcemy wszystko. Pomimo błędów, zawiści, bólu. Mówią, że nie ma nadziei. Mówią, że jesteście za słabi. Nieważne, kto ci źle życzy. Nieważne, co piszą gazety. Nieważne, kto odpuści mecz, a kto nie. Nie ma żadnej gwarancji. Tyle serc pękło, ale dziś znów są całe. Silne, pełne wiary. Jak zdrwęcą. Szpiczarki przechodzą. Jak na derby. Jak z Lechii. Ostatni mecz w Łodzi. Za przyszłość. Za łup. Za UKS. Zawsze z wami u boku. Max. Chcesz coś powiedzieć? Jestem zaszczycony, że mogłem to obejrzeć i ciebie w tej roli. Ja nie wiem, czemu ty jeszcze tego nie widziałeś. No jeszcze nie jesteś taki popularny, widzisz. No ale oglądasz to i mówisz, że cię ciarki przechodzą. No to tak. Ale to chyba montaż po prostu taki. Dziękuję, dziękuję. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Jesteśmy w Grodzisku Wielkopolskim przed pierwszym meczem Fortuna pierwszej lidze. Powiedzcie, chłopaki, jak tutaj spędzacie czas i jak jesteście przygotowani na ten pierwszy mecz? No myślę, że obóz na plus bardzo. Tutaj aklimatyzacja i poznanie się nowych chłopaków ze sobą to bardzo pomaga przed pierwszym meczem na pewno. Zgranie i tak jakby poznawanie drużyny i nowych zawodników. Także obóz pozytywnie spędzony na pewno. No właśnie, to jest taki obóz, można powiedzieć, nietypowy, dlatego że na tym obozie nie trenujecie dwa razy dziennie. To nie jest taki obóz typowo w okresie przygotowawczym, tylko to jest taki typowy obóz przed pierwszym meczem. No tak, no mamy treningi raz dziennie, ale mamy też zajęcia integracyjne. Właśnie tutaj posiłki bardzo dobre są, także trener ma nad wszystkim, czuwa nad wszystkim i na pewno ma kontrolę pełną. Co do tych posiłków, to co innego słyszałem od Maxa? No, posiłki są dobre, ale mogły być różnorodne. Nie możemy narzekać, no ale wiadomo, no. Im dłużej jesteśmy tutaj, tym jak gdyby to się powiela i nakłada. Sztab szkoleniowy wam organizuje jakieś właśnie dodatkowe atrakcje poza treningami? Takie jak Artur wspomniał w celach integracyjnych? Tak, tak. Czy to jeszcze jak tu mundial był, to mecz razem oglądaliśmy. Na dole też jest kręgielnia. Był turniej, tak, o puchar kierownika chciałbym pozdrowić, a szczególnie pogratulować zwycięzcom. To jest Bartosz Widejko, Wojtek Łuczak, Dani Ramirez i Maciek Wolski. Znacie się właśnie z wieku juniorskiego, tak? Nie, mówicie, że nie graliście razem w kadrze, ale właśnie w kadrze wojewódzkiej to mieliście okazję stycznej ze sobą. Jak zapamiętałeś Maxa? Młodego tak, Maxa. No, a młody Max to raczej za dużo nie grał, także tam bardziej mnie oglądał chyba. Nie wiem, jak ty to pamiętasz. Że... Oddaj mi tylko mikrofon, to zaraz. Jak ja Artura pamiętam? Niezbyt pamiętam, bo też jakoś go nie widziałem na tym boisku. No. A graliście na swoich pozycjach? Nie, żartuję. Nie, no ja pamiętam Artura ze starszej grupy, bo Artur rok starszy, więc... Gdzieś tam znany był z SMS-u jako właśnie maska. No co, no to widzę, że Artur się nie zmienia na solidność. Ofensywnie, tak, niby obrońca, ale ofensywny. No ja się cieszę. Dawno takich pięknych słów od ciebie nie usłyszałem, naprawdę. To porozmawiajmy o czymś innym, może o fantazji pierwszej lidze. Będziecie grali? To przekażę tutaj Arturowi mikrofon. No tak, zazwyczaj się chłopaki zbierają i gramy swoją ligę i ogólną, także mamy swoją ligę i prawdopodobnie będziemy grali. Będziesz na siebie stawiał? No, zawsze na kapitanie jeszcze w takim razie, żeby tylko motywacja była podwójna. Poleciłbyś siebie kibicom? Oczywiście, że tak. Ofensywny boczny obrońca? Najlepsze, co może być w fantazji pierwszej lidze. No a podstawowy musi grać w podstawowym składzie? No to oczywiście, że tak. No. To już od trenera zależy, ale postaram się dać się wszystko. Ja patrzę na twoje statystyki w poprzedniej edycji, jeszcze w barwach Wigier Suwałki.
No, były przeciętne. Przeciętne, oczywiście, że tak, ale dużą robotę robiliśmy tam na lewej stronie z Mariuszem Rybickim, którego pozdrawiam i naprawdę dużo akcji szło lewą stroną po prostu. Spotkacie się chyba też w lidze teraz. Oczywiście, że tak. Mariusz poszedł do Odry-Opole i będzie ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że będzie grał na mojej stronie. Ja niestety nie gram w fantasy, więc siebie nie mogę wziąć, ale jak ktoś weźmie, to myślę, że nie pożałuje. Damy radę. Po dwóch tygodniach treningów, w sumie tutaj w UKS-ie dwa tygodnie trenujesz, uważasz, że podjęłeś dobrą decyzję? Wcześniej jak rozmawialiśmy, to byliśmy świeżo po podpisaniu kontraktu, a teraz? Uważam, że podjąłem dobrą decyzję. Jest to bardzo klub dobrze zorganizowany. Nawet ten obóz pokazuje to, że naprawdę dużo można wynieść stąd, nawet po tych dwóch tygodniach. I sztab trenerski, i cała drużyna naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje. Z kim jesteś w pokoju? Ja z Bartkiem Kalinkowskim. A dlaczego z Bartkiem? Znamy się już długo, także też Bartek chciał, żebym był z nim w pokoju i tak wybraliśmy. Trochę gracie w FIFA? Trochę graliśmy, ale nie z Bartkiem akurat. Nie? Z kim najczęściej i najlepiej? No, grałem na przykład z Wojem przedwczoraj, 5-0 dostał i wyłączył mecz. I pozdrawiam też Gamrocika, z którym przegrałem oczywiście, ale to jest bardzo dobry gracz. Po dwóch latach wracasz do tej ligi. Uważasz, że jesteś dojrzalszy piłkarsko? Na pewno. Myślę, że... No, przychodziłeś do nas właśnie, jak to Artur powiedział, jako szóstka. Teraz jesteś, można powiedzieć, podstawowym stoperem. Myślę, że jestem jak gdyby uniwersalnym graczem. Może nie na wszystkich pozycjach, ale czy to będzie szóstka, czy obrona, środek, czy też bok, zagram tam. Wracam po dwóch latach do pierwszej ligi. Na pewno bardziej doświadczony, bo cały czas grałem, tak. Mam już to doświadczenie meczowe. Wiadomo, że nic nie zastąpi meczu, tak? Żaden trening, nic. Słyszałem, że miałeś pytanie do... Do Artura? Tak, mam pytanie. Artur, powiedz mi, jak było naprawdę z tym powołaniem do reprezentacji Polski, które widniało w wigrach na stole już u prezesa? Nie wiem, o co ci chodzi. No powołanie do reprezentacji Polski, bo podobno dostałeś, było w wigrach i mówili, że nie skorzystałeś. Wytłumacz to, proszę. Nie było takiej sytuacji. No nie wiem, no to musisz wytłumaczyć, no ja tak słyszałem. No będzie taka kadra Polski, czy nie? Nie wiem, o co chodzi naprawdę, Maksiu, no... Nie było powołania? Nie było żadnego powołania, niestety. Może w innych latach zobaczymy. Okay. Ale tylko podwójne razem z tobą i inaczej nie jadę.